Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z edycji utrudnionej Makera. Moi drodzy, misja 9,5, czyli to co następuje po poprzedniej misji, którą rozgrywaliśmy, czyli 8,5. Odbij ziemię zdradziecko zajęte przez węża, niech ten gad nie myśli, że ta zdrada ujdzie mu płazem. No, pewnie. Poziom bardzo trudny i zobaczmy, mam czarny kolor, ale to chyba nie ma tutaj jakiegoś większego znaczenia, przynajmniej na razie w tej misji. Pozwólcie, że sobie mikrofon szybko poprawię. Dobra, tak powinno być zdecydowanie lepiej. Mam taką cichą nadzieję, że właśnie jest. I słuchajcie, tak, mamy 18 łuczników, 28 włóczników, 5 drabiniarzy, 9 inżynierów i taran. Ej, może nie. Nie chcę, żebyście gdziekolwiek szli. A wąż tutaj ma, moi drodzy, pałkarzy, pikinierów, kuszników. No, jest trochę tego. I widzę miejsce, w którym można by było coś zdziałać. Okej, dobra. Odpauzujmy grę. Zbierzmy naszych ziomeczków. Co mogą robić? Maker, nie zawodzisz. Oczywiście. Zróbmy tych tarcz. Dobra, Ctrl 1, Ctrl 2. Zapiszemy grę jako punkt wyjściowy. No i ja bym poleciał gdzieś tutaj nimi. Może tak, najpierw tarczę. O, lercie, pałkarze lecą. No tak. Dobra, wiesz co, wczytamy grę. Wczytywanie. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Poczekamy na tych pałkarzy. I ogarniemy to sobie na spokojnie. Oczywiście wyeliminuj wszystkich wrogów. Okej, tak powinno być bezpieczniej. Zapisać na tamtej grze? Zapisywanie. I teraz lecimy łucznikami, tylko może powoli. Dobra, lecimy dalej, bo to chyba nie ma sensu. Nie jest źle. 13 łuczników jeszcze mamy. Oni będą przychodzić tak, stamtąd. No dobra, no. Dobra. Spokojnie, powolutku. Odbijamy dalej, oczywiście. Teraz trzeba się zająć tymi kusznikami wstrętnymi, którzy nas tutaj tak poobijali. Celować, tak? No to tradycyjnie. Dobra, kusznicy padli, niech się teraz zajmą tymi, którymi będą mogli obić z tej pozycji. No nie zostało nam jakoś mega dużo wojsk. No ale mamy cokolwiek, także tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Okej, tutaj ten pikinier pada. Okej, przed chwilą mogli wycelować. Dobra, ostrzał tradycyjny.
Ale to jest ciekawe, bo oni przez chwilę byli w stanie tam normalnie do niego dostrzelić, nie? O, jak teraz, na przykład. Okej, znalazłem chyba buga. Ale pozwolę sobie to wykorzystać. Dobra. I kogo teraz byśmy jeszcze... Nie, tam tych nie dostrzelił, choć byśmy chcieli. Dobra, lecimy tutaj. Włócznicy... Może niekoniecznie, jeszcze nie. Dobra. Tarcze doszły? Doszły. Oj. Tutaj jakiś łucznik jeden do nas oddaje strzały. No dobra, spróbujmy sprawić, by tego pożałował. Ale nie wychodzi to nam zbyt dobrze. Ojejku. Dobra. Druga wieżyczka czysta. Tutaj jeszcze jakiś obity łucznik został nam do wyeliminowania. Spróbujmy to jakoś tak zrobić, może się uda. Jakieś polecenia? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. O, ładnie. Dobra, padł. Teraz by trzeba było się przenieść dalej i spróbować wyczyścić tamtych kuszników, tylko wiecie co, tutaj też jest jeszcze jeden kusznik. Ja spróbował mimo wszystko to ogarnąć. Same timelapsy praktycznie w dzisiejszym odcinku, no ale tak to jest z tymi oblężeniami, no wiecie, ciężko jest inaczej to rozegrać. Wiemy wszyscy dobrze, że mapy tworzone przez Makera są robione na wzór tych, które były w twierdzy oryginalnej. Mało jednostek do oblężenia i jedyny tak naprawdę sposób to takie właśnie powolne czyszczenie łucznikami murów, czy siedziby, czy przestrzeni zamkowej oponenta, bo inaczej tego nie zrobimy. Nie widzę opcji, żeby frontalnym atakiem tak po prostu sobie wbić tam do środka i wybić to wszystko, całe towarzystwo, które tutaj było. Na pewno nie tą garstką łuczników, którą mieliśmy na start. Dobra, kusznik padł. Myślę, że możemy teraz wbijać na górę. Ja bym chciał wejść na tą wieżyczkę. Aha, tarczami nie wejdziemy. Dobra, to łucznicy po prostu. I włócznicy. Dobra, pięknie włócznicy nas osłonili. Bardzo, bardzo dobrze. O to chodziło, moi panowie drodzy. O to chodziło. W zasadzie moglibyśmy teraz wysłać tych włóczników, których mamy.
gdzieś tutaj, żeby pozbyć się tych kuszników. Mam nadzieję, że się ten plan powiedzie. Dobra, raczej powinni dać radę. 8 zostało, no mordę jeża. Ludzie. Dali radę. Ja pierniczę, już myślałem, że padną, nie? Zabić mi tych włóczników przede wszystkim. Dobra, teraz po pikinierów idziemy. Już trochę się zniecierpliwiłem, wiecie, dlatego też posłałem tych łuczników trochę na śmierć. Ale nie spodziewałem się, że aż tak źle im pójdzie, że aż tylu ich zginie. Dobra, złaźcie tutaj na dół i tyle. Lord został do wyeliminowania, to jest parę strzałów jeszcze z łuków. I misja będzie ogarnięta. Chyba, że gdzieś tu się jeszcze ktoś czai, nie, no raczej nie. No i pięknie. No właśnie, bo to ser marszałek Długoręka odzyskiwał te ziemię. I to jako ser marszałek Długoręka finalnie graliśmy. Stracone jednostki prawie 50%. 20 100 wynik końcowy, no, całkiem spoko. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Sorry, że nie było w poniedziałek odcinka, ale mam w domu trochę remontu. I miałem ekipę zarówno poniedziałek, tak jak i dziś we wtorek, w dniu, w którym to publikuję. Także ani na drugi kanał, ani na ten kanał niestety nic nie wyleciało, bo po prostu musiałem zostać w domu. Jutro też, czyli dzisiaj we wtorek też zostałem w domu, żeby to wszystko ogarnieć. Dopiero w środę tak naprawdę będę miał czasu trochę więcej, żeby przysiąść i poogarniać. No dobra, to chyba tyle, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Po więcej oczywiście wpadajcie na kanał i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. The work we men came out of the west of